Portret ambasadorów. Obraz namalowany przez Hansa Holbeina w 1533 roku. Może w pierwszej chwili wydawać się nam zupełnie normalnym obrazem. Ale jeśli spojrzymy na niego z większej perspektywy i zobaczymy, że pełnopostaciowy portret i to dwóch osób, nie małżeństwa, w dobie renesansu wcale taką normą nie był. A szczególnie nie był normą wśród przedstawienia pary przyjaciół, którą tutaj widzimy. Takie przedstawienia pełnopostaciowe były wcześniej zarezerwowane praktycznie tylko dla osób związanych z dworem królewskim, samych królów tak naprawdę, a jeżeli byli przedstawiani w jakimś towarzystwie, to zapewne ze swoimi małżonkami. Dlatego warto zastanowić się nad tym, kogo widzimy na tym obrazie, że ci dwaj mężczyźni byli tak ważni, że przedstawiono ich niemalże w królewski sposób. Dzięki jednej z badaczek, która już na początku XX wieku dokładnie rozszyfrowała, kim są ci mężczyźni znajdujący się tutaj, mogę wam ich teraz przedstawić i pozwólcie, że to właśnie teraz zrobię. Po jednej stronie ten bogaciej ubrany mężczyzna to Jean de Danteville, który był ambasadorem Francji w Anglii i możemy zobaczyć, dzięki temu, że trzyma w jednej z dłoni szablę, miecz, że na nim jest wypisana łacińska inskrypcja, dzięki której dowiadujemy się, że jest on przedstawiony w wieku 29 lat. Wiek drugiego pana, czyli Georges de Sully, jest widoczny na książce, na której opiera swoją dłoń, łokieć, i on także był ambasadorem, a dodatkowo biskupem i pełnił wiele innych dyplomatycznych funkcji. Ci dwaj panowie spotkali się w 1533 roku w Londynie. I pamiętajmy, że był to bardzo burzliwy czas wówczas w Anglii, bo to jest ten moment, kiedy Henryk VIII postanawia rozwieść się z Katarzyną Aragońską, poślubić Annę Boleyn i tym samym mocno przeciwstawić się kościołowi, co w efekcie doprowadziło do rozłamu Anglii z kościołem katolickim i całkowite odcięcie się od papieża. Dodatkowo też już ta jego kochanka, przyszła żona, Anna, jest w ciąży. Mieli wszyscy nadzieję, że to ona da mu pierwszego syna i zapewni ciągłość rodu. Niestety tak się nie stało, ale wówczas jeszcze o tym nie było wiadomo, dlatego pojawienie się tych dwóch dyplomatów było bardzo istotne, ponieważ to oni tak naprawdę mieli trochę załagadzać sytuację, która wówczas panowała na dworze i żeby byli blisko króla, którego Jean był bliskim doradcą. I co też może być całkiem interesujące, miał zostać ojcem chrzestnym dopiero co narodzonego dziecka. Oderwijmy się na chwilę od tych historycznych opowieści, od sytuacji historycznej, o której przed chwilą powiedziałam, i skupmy się na samym obrazie, bo rzeczywiście tutaj o tych postaciach najwięcej mogą nam powiedzieć przedmioty, które znajdują się wokół nich, a tak naprawdę między nimi, ponieważ, jak zauważymy, znajdują się tutaj dwie półki. Na tej górnej znajdują się przedmioty związane z życiem astrologicznym, astronomicznym, które pomagają nam odkrywać ten świat. Na tej dolnej półce są już zupełnie innego rodzaju przedmioty. Widzimy globus, widzimy lutnie, inne instrumenty muzyczne, dzięki czemu możemy to skojarzyć bardziej z takim codziennym, ziemskim życiem. To nam automatycznie nasuwa interpretację, która mówi o tym, że horyzontalnie, czyli w linii prostej, to dzieło dzieli się na dwie strefy, tą ziemską i tą niebiańską, które tutaj są ze sobą skontrastowane. Dodatkowo też spójrzmy na to, że jeden mężczyzna przedstawiony jest jako arystokratyczny rycerz, czyli pełni takie bardzo ziemskie funkcje, a drugi mężczyzna oddany jest sprawom duchowym, jest znacznie bardziej poświęcony teologii, nauce i właśnie związany z tym życiem bardziej uduchowionym, więc tutaj już teraz widzimy ten kontrast dróg, jakie wybrali
celami, którymi będą dążyć w swoim życiu, a wówczas bardzo wiele mówiło się o życiu aktywnym i życiu kontemplacyjnym, który tutaj jest fantastycznie właśnie przedstawiony obok siebie. Jednakże, skupiając się na tych dwóch postaciach i tych elementach między innymi, może nam umknąć to, co znajduje się jakby na obrzeżach tej głównej kompozycji, a rzeczywiście te dwa elementy są bardzo ciekawe. Jednym z nich jest krucyfiks, który zobaczymy dopiero przypatrując się lewej części obrazu, a tak naprawdę jej górnemu rogu, gdzie ten krucyfiks jest odchylany, tak naprawdę widoczny zza kotary. Drugi element znajduje się na posadzce, ale w momencie, kiedy wpatrzymy na niego na wprost, to tak naprawdę jest jakaś rozmazana plama. Mogłoby nam się wydawać, że artysta się pomylił albo coś mu nie wyszło. Zupełnie tak nie jest. Jest to anamorfoza, jest to zabieg iluzjonistyczny, zabieg optyczny, który ma na celu celowe zniekształcenie przedmiotu, żeby można było go zobaczyć tylko z konkretnego miejsca i rzeczywiście ten przedmiot zobaczymy dopiero zbliżając się do prawej części obrazu, patrząc na obraz pod konkretnym kątem i wówczas przed naszymi oczyma pojawi się czaszka. I to nie czaszka jakoś tak konturowo przedstawiona w jakiś taki symboliczny sposób. Zupełnie nie. Ona w pełni, z każdym detalem jest oddana bardzo światłocieniowo, co może świadczyć tylko o niezwykłym kunszcie tego artysty, że pomimo uwzględnienia tego zabiegu iluzjonistycznego, nadal z taką dokładnością przedstawił ten przedmiot. I rzeczywiście w momencie, kiedy w historii sztuki mówi się o anamorfozie, to przykład tego dzieła podawany jest praktycznie zawsze i chciałabym, żebyście właśnie z tym dziełem anamorfozę przede wszystkim kojarzyli. Jednakże, dlaczego pojawia się ta czaszka i krucyfiks? Czy one mają jakiś związek z tym dziełem, czy są zupełnie przypadkowe? Zdecydowanie mają, co od razu zapewne wam się w jakiś sposób połączyło, bo tutaj przedstawione jest to, że tylko drogę do zbawienia, przejście z życia do śmierci jest możliwe dzięki zbawieniu Chrystusa, które oddał za nas życie i to właśnie jego wcielenie jest pokazane na tym krucyfiksie, a o tym memento mori, o tym wielkim pamiętaj o śmierci przypomina nam ta anamorfoza, która jest właśnie zamknięta w tej czaszce. Więc tutaj to wszystko pokazuje nam tak naprawdę w całości, że niepotrzebne nam są te życiowe dobra, te przedmioty, którymi się otaczamy, te ozdobności i bogatość strojów, którą przyściewają ci dwaj panowie, bo i tak wszyscy skończymy w ten sam sposób. Dlatego powinniśmy myśleć przede wszystkim o tym, co spotka nas po śmierci i głównie z takim celem, z takim założeniem tworzył to dzieło Hans Holbein, które zamówił u niego właśnie jeden z przedstawionych tutaj panów, czyli Jean de Danteville i to właśnie w jego posiadłości bardzo długo znajdował się ten obraz, a obecnie możemy go podziwiać w Galerii Narodowej w Londynie, do czego was serdecznie zachęcam, bo rzeczywiście na żywo to dzieło robi ogromne, ogromne wrażenie.